czasem bywa tak, że się psują elementy elektryczne. Dzisiaj z Łukaszem jesteśmy holowani, także no niestety spróbujemy się jakoś przetransportować, bo może drugi silnik się znajdzie. Jest wesoło, jest wesoło. No, szkoda, bo już mieliśmy kilka fajnych brań, ale co się odwlecze, to się nie ucieczy. Ojejku. No nie, no tego to się niestety nie spodziewałem. I nie chciałem, kolego. Mogło być. Siutko. No płynie. Jest to, ależ pięknie go ładnie. Ależ naprawdę powiem ci. Trzymałem go na liściu. Ale ładny. Drugi raz urwałem z liścia. Ekstra. Na liściu i... Ładna ryba. Ale fajnie się nagrało, powiem ci szczerze, jak cała akcja, no. Profeska pełna. Wyluzowałem, spadł na liście. No, widziałem, że. Teraz nie wiesz, jak to. Widziałeś, co robisz. Idzie w swoje. Hehe, super. Yeah. Ładny. Fajnie pompuje. Pięknie. Już coś wszedł oczywiście, bo czemu nie? Ale ładnie wybarwiony. Jeszcze nie. Łach. Ale ładnie wybarwiony, podoba mi się. Cyk i cyk. No piękny, gratuluję. Ekstra, pokaż go do kamerki. Ależ piękne barwy. No taki 70 chyba, co? 65? Super, gratuluję. No, swoja woda, to i umiejętności. Oczywiście, że tak. Mogę swoim i ci wysłać zdjęcie. Pięknie. Ekstra, brawo, gratuluję. Dzień dobry. Dzisiaj łowimy na fajnym jeziorze. Kolega Łukasz zaprosił mnie tutaj na łapanie, za co jestem bardzo mu wdzięczny. Przed chwilą widzieliście jego piękne kije. To jest rękodzieło jednoczęściowe. Dwa piękne wędziska. Może kiedyś też takie będę miał. Na razie troszkę się działo, ale nie tyle, ile byśmy chcieli. Mieliśmy przygodę z silnikiem, ale to za chwilę. Mam nadzieję, że się uda coś jeszcze dołowić, ale generalnie podziwiajcie przyrodę i widoki, bo naprawdę idealne jesienne warunki, lekki wiatr, nie za ciepło, nie za zimno, brakuje tylko ryb, no ale mam nadzieję, że przyjdzie na nie czas. Jest, ładna ryba. Nie. Ale bardzo mocno chcę się uwolnić. Który to już dzisiaj? Czwarty? Czwarty, no. To nie te roczniki, co byśmy chcieli, ale... O, ale to zrobiłeś. No, nagrała się ta profeska. Sam się wyczepił tak naprawdę. Jest, od razu, no. Ładny. Ale ładny. Ładny. I się nagrywa.
O, jak walczy, co? O, 80? Bardzo ładny szczupak. No Łukasz, naprawdę pokazujesz klasę na swoim łowisku. Ekstra. Ło. Oj. Piękne. Do kamery ujęcie. Jest to bryzła albo pleśniawka. Kormoran chyba pewnie go gonił gdzieś. Możliwe. Taka? Super. Dawaj. To jest zacięty. Zobacz, o tym mówiłem. Sam boczek. No, ledwo, ledwo. Sam nie wiedział, czy chce chyba. Piękne. Płyń maleńki. O, super, gratulacje. Yes! Uuuu! Ładna ryba, piękna ryba. No. Zawinął się. Nie trafił, skinęł tego, po prostu tyle. No, poradzę sobie. No, zawinął się no, mi tu. Poczekaj, jak on wylezie. A nie, dobrze wszystko, po prostu on się... A, no jest, zawinął się, no. No. O, będzie skakał. O, ekstra. Zobacz, jak go masz w ręku, to... No, mniejszy od twojego. Podobnie będzie. I raz drzwi. 64. 64. Słuchaj. Walczyliśmy długo i ciężko, ale opłacało się. Wieczny dzień i małe zatoczki. Może tak to trzeba rozgrywać. Wracamy mu wolność. Fajna zabawa, fajne branie. Jak widzieliście na filmie, Łukasz pokazał, jak się łowi na swojej wodzie. Fajne ryby, fajne brania, mega potencjał na tej wodzie i wierzę, że jeszcze parę razy się uda z Łukaszem spotkać i będzie taki miły jak teraz, że da szansę połowić razem. Przygody z silnikiem, duży wiatr, wszystko czego człowiek chce od wyjazdu na szczupaka jesienią. Zapraszam Was do kolejnych filmów i dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.